Po co ty stajesz o 5? Przecież mógłbyś trenować o 9 na przykład. Tak jak Michael Phelps. Tak, ale na WF-ie są studenci i studenci mają po nas zajęcia i nie da się tego treningu zrobić później. Miał być kiedyś, tam były plany budowy basenu 50-metrowego na WF-ie, ale jak widać to nie wypaliło. No i ciężko jest, żeby ten trening ustawić na godzinę 9, ponieważ są ci studenci. Czyli w Polsce można powiedzieć, że nie ma warunków do tego, żeby były mistrz świata, kandydat do medalu olimpijskiego mógł normalnie trenować, o której chce? Tak, żeby mieć basen na wyłączność, to jest ciężko. No, ewentualnie gdzieś na zgrupowaniu, gdzie w mniejszych miastach, gdzie nie ma takiej dużej sekcji pływania, na przykład w Ostrowcu Świętokrzyskim, tam mieliśmy treningi na godzinę 8-9, więc no, w zależności ile było grup. Jeżeli był basen pełny, no to również czasami przychodziło się na godzinę 6 na trening. Ale wiem, że duża ilość osób, która trenuje pływanie, na przykład Amerykanie też, niektórzy wstają na 7, mają ten trening, więc tak chyba już jest harmonogram, że o 7 rano i po południu godzina 17-18. 3 złota mistrzostw Europy, złoto i srebro mistrzostw świata, mówię o długim basenie, to twoje osiągnięcia. To jest dużo, więcej niż się spodziewałeś, czy za mało? No oczywiście chciałbym więcej i tutaj... Znaczy chciałbym, ja też bym chciał więcej medali zdobyć olimpijskich, na razie nie mam żadnego. Znaczy medali... Mistrzostw świata, przepraszam. Tak. Na razie nie mam żadnego, natomiast... Znasz swoje możliwości najlepiej. No, czy to jest wystarczająco dużo? No, myślę, że 3 tytuły mistrza Europy, mistrzostwa świata, wicemistrzostwa świata jest jak na jedną konkurencję dużą ilością medali. Mhm. I tutaj oczywiście mogą być więcej, ale jak widać nie zawsze się udaje. Byłem na mistrzostwach świata chyba bodajże 5., 6. właśnie na 200 delfinem i no, 2 medale mogło być więcej na przykład. Ja sobie napisałem tutaj tylko 1 złoto na Mistrzostwach Świata. Montreal 2005. Napisałem sobie tak, jak ja bym ze 3 zdobył, prawda? Tylko 1 złoto. Za mało? No akurat w mojej konkurencji jest Michael Phelps. Był, bo już jak wiadomo zakończył swoją karierę. Ale w tym 2005 roku nie płynął na 200 delfinem. Okazało się, że zrezygnował. O dziwo, nie wiem dlaczego. Myślisz, że się wystraszył ciebie? No, czy się wystraszy? Może nie był na tyle przygotowany. Ale to żeby... sobie taką ideologię, będzie ci wtedy z tym łatwiej żyć. Była taka sytuacja, gdzie zdobywając właśnie złoto na Mistrzostwach Świata w Montrealu, on gdzieś udzielał wywiadu do jakiejś telewizji i powiedział, że na Mistrzostwach Stanów, które odbędą się tydzień później, on pokaże tak naprawdę, kto jest najlepszym delfinistą na świecie. No i tydzień później na tych zawodach popłynął 0,2 sekundy wolniej ode mnie i... Oczywiście uderzył ręką w ścianę, wyszedł z wody, nie rozmawiał z dziennikarzami. I to czyli jest taki mój... Ty odczuwałeś tę taką szczególną konkurencję, tak? Szczególną rywalizację między tobą, a nim a tobą. Tak, w tamtej chwili myślę, że tak, że była ta rywalizacja. No, tym bardziej, że powiedział coś takiego w mediach i popłynął 0,2 sekundy wolniej ode mnie, więc tak naprawdę daje mi to bardzo dużą satysfakcję, bo wtedy byłem numerem 1 na świecie. Nawet jeśli chodzi o ranking, on był na drugim miejscu. Też się śmieją w internecie z twojej partnerki, z osiągnięć swojej partnerki, Marty Domachowskiej na korcie. I tak się zastanawiam, czy wy sobie siadacie tak we dwoje czasem, bo czasu macie mało, jak wiem, wspólnego. Siadacie i sobie to czytacie i śmiejecie się z tych ludzi? Myślę, że raz, kilka razy może zdarzyła się taka sytuacja, że właśnie mówię, o zobacz co mnie napisali. No i to jest dla mnie śmieszne, no śmiać mi się chcę z tych ludzi, a tak naprawdę się tym nie przejmuję i nie chodzę po internecie, nie szperam wywiadów czy opinii ludzi, którzy nie znają się na sporcie i to jest dla mnie śmieszne i takie bardziej może traktuję to jako rozrywkę niż jako coś, co spowoduje, że się załamie i tak naprawdę zakończy swoją karierę. A jakie opinie docierały do ciebie, nie z internetu, ale od znajomych, po sesji Marty dla Playboya? Każdy mówi, że bardzo fajna sesja i na tym się kończyło. Nie było jakichś większych rozmów na ten temat. A były większe rozmowy na ten temat u was w domu? To znaczy wcześniej, zanim wystąpiła, kiedy dostała propozycję. Tak, czy będę, czy się zgadzam, czy nie będę miał nic przeciwko.